Podstawka alarmowa uniwersalna do zabezpieczania różnego typu urządzeń składa się z zwijarki przewodu o długości 100 cm. Jest pokryty śliskim tworzywem. To jest bloczek, który ogranicza wciąganie linki. Z drugiej strony jest czujnik na pętelkę. Po poluzowaniu blokady możemy regulować wielkość pętelki. Pętelkę przekładamy przez urządzenie. Tutaj jest miejsce na śrubokręt. Po odkręceniu w środku jest czujnik, który zabezpiecza przed próbą nieautoryzowanego otwarcia. Ten element przekładamy przez urządzenie, przez jakąś rączkę, ucho. Następnie z powrotem zakręcamy. Podstawkę po przykleniu do stołu uruchamiamy pilotem. W momencie, kiedy ktoś próbowałby ją oderwać lub przeciąć linkę lub odkręcić czujnik, łączy się alarm. Podstawkę można wyłączyć dopiero po dłuższej chwili.